Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Witamy wszystkich ponownie. Oh my gosh, gdzie my idziemy? Gdzie idziemy? Nie wiem. No to na please turn it off. Dlaczego? Oliwia, gdzie jedziemy? Jedziemy do cudownego muzeum dzisiaj. Jakiego muzeum? Oliwia? Science and Technology. Science and Technology. Po polsku? Nie wiem. Czyli Muzeum Nauki i Techniki. Bardzo fajne muzeum. Dzisiaj jest w sumie 31 grudzień, czyli ostatni dzień roku, ale pogoda jest, zobaczcie. Masakryczna pogoda. Pada, pada cały dzień. Wczoraj też chyba padało większość dnia. Całą noc padało i dzisiaj cały dzień będzie padało. Tydzień temu mieliśmy minus 10 stopni i sypał ogromny śnieg, a w tydzień później, tak jak dziś, jest plus 6 i leje deszcz. Tak, była ta burza śnieżna, która ze Stanów do nas przyszła. Napadało dużo śniegu, ale teraz jest 6 stopni, wczoraj chyba było 9, więc wszystko topnieje, pada deszcz. Więc nie wiemy, co to dalej będzie. Nie wiemy, co to się dzieje z tą Kanadą. Ale nie przedłużamy, zapraszamy Was do muzeum. Mamy nadzieję, że mimo, że to muzeum będzie Wam się podobało, więc zapraszamy do oglądania. No jesteśmy już pod muzeum, tak jak widzicie, piękna pogoda. Akurat musi ktoś za mną jechać, muszę odjechać. Miejsc parkingowych brak, musimy jechać tam z boku niestety. Tutaj jakiś telebim, otóż to. Tego wcześniej nie było, takiego wyświetlacza. Pasy nie zapięte. Jak ty jeździsz? Tata! Jak ty jeździsz? Dobra, idziemy na parking. Tu jest, będzie tu mamy. Wow, ale fajny jest ten. Zobacz, otwórz się. Płyniemy. No. A tu jaki, zobacz, tu jest jakieś te tory odrestaurowali, bo tu chyba kiedyś kolejka jeździła. Mhm. I tu oczywiście żaden, już pociąg nie jeżdżą, ale zostawili. Zostawili te tory. Ale wizy, co? Jeżdżą dużo. Wow. Ostatni dzień roku i tyle ludzi tu przyjechało. Chodźcie tam pod dach. O, tu nas widać. Chodźcie tym głównym wejściem chyba, co? Dobrze, to tędy możemy wejść, no. No. Jest taka fajna przygoda. Jest bardzo dużo słońca. Słońca? Jest zielono. Jest zielono. Tak. Widzę, pięknie jest, no nie? O, nawet jest kolejka, żeby kupić bilet. Dobry ma włosy. Musimy sprawdzić. Tata, no? Ja byłam tutaj, bo ty mój klasa. Z twoją klasą? Z nami tu byłaś chyba ze dwa albo trzy razy też. Ja byłam tu, ty mój klasa. Z twoją klasą. Ja byłam na druga klasa. Dobra, idziemy kupić bilety. Dorośli 18,50. Seniorzy 14, dzieci 12, poniżej 2 lat, za darmo. Co, Aleks, co ty tu masz? Aleks ubrał się. Aleks z metką chodzi. Planujesz to oddać do sklepu, czy co, Aleks? Nie widziałem. Tutaj wam się oderwie, to cyny dla mnie. Trzymajcie kurtki, idźcie do szatni. Ja kupię bilet. Mamy bilety. Musisz powiedzieć, ile zapłaciliśmy. Tak jest, zapłaciliśmy $53.
I dostaliśmy jeszcze mapę. No, możesz to wziąć. A tutaj Alex jest. Co on tam robi? No, wow. Super, co? Przyjechała mycha. Olivia, daj rękę, to cię kopnie prąd, zobaczysz. No, daj rękę i cię kopnie prąd. Aleksa już kopnął. Alex, daj Oliwie spróbować. Nic nie czujesz. Kopnie cię prąd. No ty. Mówiłem? Uważaj. Chcecie taką kulę? Jakby, słuchajcie, kupimy taką kulę i jak nie będziecie grzeczni, to was będziemy do niej podpinali w domu. Będziemy was razili prądem w domu. Tata ma zawsze pomysł. No, mieliśmy iść do muzeum, ale Aleks się coś... Aleks sobie coś nałożył na palec, nie może zdjąć. Zaciąłeś się, Aleks? Widzisz, to jest taki ten... Trik. Widzisz, Aleks, to jest taki produkt, który musisz kupić, bo nie możesz z nim wyjść i nie możesz go zdjąć. Tak się robi biznes, kochanie. Tu jest wejście. Ciekawostka, tu tylko się płaci i się wchodzi, nie ma żadnych biletów, czyli jakby ktoś bardzo chciał, to by mógł tutaj wejść nawet bez płacenia. Patrzcie, jaka ogromna lokomotywa i to nie tylko jedna, ale trzy. Wow, a tu czwarta. Dobra. Tutaj jakieś stare skutery śnieżne. Ale dziwnie wyglądały. Skidu. Ten to chyba ma... Ile ma lat? Z 1965 roku jest ten. No. A tu są buty do chodzenia po śniegu, snowshoe. A tutaj są rowery. Wow. Chcieliśmy wam powiedzieć, że w Ottawie wszyscy na rowerach jeżdżą. No, tutaj bardzo dużo ludzi jeździ na rowerach. Prawie jak w Holandii. No, prawie jak w Holandii. Jest bardzo dużo ścieżek rowerowych. Tu jest jakaś gra dla dzieci. No, takie wyścigi. Kto szybciej pedałuje, ten wygrywa. A teraz idziemy zobaczyć te ogromne lokomotywy. Wow. Nieźle wyglądają. Alex, chodź zobacz, to koło to jest większe od ciebie. Stań sobie przy tym kole. Oczywiście, tu jest wszystko. No, czego by nie budowali specjalnie, żeby tylko wystawę robić. Zobacz, to koło jest wyższe od ciebie, Alex. Wow. Od mamy zresztą też. Chcecie wejść do środka lokomotywy? Sprawdziliście? Tak. Ile ton ważył ten? Nie jest napisane tutaj, on ważył pociąg. Ton, ale on zawiera 16 ton węgla. Wody 44 300 litrów. Rozpędzał się maksymalna prędkość 160 km. Na godzinę? Mhm. I jego regularna trasa była z Sarni w Ontario do Montrealu w Quebecu. I on podróżował... I on był w użytku od 1936 do 1954. To właśnie była ta ogromna lokomotywa tutaj. Ona już tutaj się wspina, ja idę za nią. No, na pewno nie mieli dawniej takich ładnych schodów, żeby do niej wejść. No, muszę schylić głowę. Tu jest cała maszynownia. Tutaj się sypało węgiel. Nawet można do środka zajrzeć.
No. No ci panowie obsługiwali taką lokomotywę. O, a tu jest przejście od razu do drugiej. Tu jest jedna. I tu przechodzimy do następnej lokomotywy, która stała obok. Tutaj jest zasłonięte szybą, nie można zobaczyć i dotykać tych urządzeń. I tu jest jeszcze jedna. O, ale można tu przez okno zajrzeć do niej. Ciekaw jestem, czy w Polsce takie ogromne lokomotywy jeździły. Chociaż ta tutaj jest dużo mniejsza. Gdzie teraz, Alek, chcesz iść? Exhibit tam. Exhibit? Co to jest exhibit? Wystawa, tak? Muzealna. I co tutaj mają? Tu jest wszystko, co związane z muzyką, z instrumentami. Patrzcie, jakie organy. Wow. Hello. Bonjour. What is that? It's a harp? That's a laser harp. So instead of strings, we have laser beams. Wow. That's so cool. So if we will play lower. Yeah, so you just need to cut the light to play the sound. Yeah, so nice. Co tu masz? Co to za instrument? Muzykę robicie, tak? A tutaj zobacz. Mobile Music Library. No, taki music player. Z 2004 roku. Walkman. No, ja miałem podobny. Serio? No, jak byłem starszy trochę od ciebie, to już taki miałem, myszko. Takie były wtedy bardzo popularne. Zobacz, jest Michael Jackson. No. Te są z 1980 roku. Takie słuchawki są z 59 roku. Co to jest, guys? Ja nie wiem. A, chyba się przyciska te i on wtedy, tak, w zależności od tego, które są naciśnięte, wydaje dźwięki. A, super. Tu są jakieś stare gramofony. Ten gramofon jest z 1890 roku. I taki na takie płyty grał? A, ten już jest bardziej zaawansowany. Z 1910 roku. Ten jest z też 1910 roku. A, 1960. Alex, a tutaj co mamy tutaj? Bardzo cicho tam jest? No to idziemy zobaczyć. To jest chyba takie Quiet Cube. Wow, it's so quiet here. Okay. Jest tak cicho, że można oszaleć po prostu. No. To nawet w uszach takie ma się dziwne uczucie. Odczucie. No tutaj piękny Chrysler z takimi drewnianymi wstawkami. I tutaj ma przyczepę kempingową. Też drewnianą. A tutaj jeszcze starszy samochód. Też miał tutaj taki namiot, można było rozbić obok niego.
Ten samochód jest z 1912 roku. To jest Mini, który jest po prostu rozebrany cały, aby pokazać jego w środku, co się kryje pod maską, że tak powiem, pod wszystkimi tymi blachami. Zobaczcie, ile tu jest elementów, które my zazwyczaj w ogóle ich nie widać. A tutaj jest kolekcja lamp naftowych. No. Tak? A, możesz wybrać, którą chcę. No, podświetl. No, jedną z nich. Kliknij, ty wybierz. O. Oliwia wybrała jedną lampę i tylko ta jedna lampa jest podświetlona. No, zaświeć wszystkie teraz. A tutaj mamy baterie, pierwsze jakieś tam prototypy baterii. A tutaj dzisiejsze baterie. A tutaj jest ten Powerwall Tesli, który może zbierać energię. Magazynować energię. A tu możemy zobaczyć, ile energii zużywa dane urządzenie. Tutaj mamy na przykład grzejnik elektryczny. Jest dokładnie taki, jak ja mam w domu nawet. I jak wciśniemy, on pokazuje, że zużycie jego energii jest high, czyli wysokie. Tu mamy tablet. Zobaczmy, nacisnę. Jest low, a tu mamy pralkę, washer. I jest high. Możemy zobaczyć nas inne. Tu taki wiatrak. Średnie zużycie. Czajnik do wotowania. To jest coffee maker do robienia kawy. Jest wysokie zużycie. A tu jest suszarka. Pewnie będzie very high. Tak. To jest bardzo wysokie zużycie energii przez suszarkę ubrań. A zobaczmy jeszcze inne urządzenia. Tu jest tak, telewizor mamy. Telewizor jest średnie zużycie. A PlayStation. Też średnia. Zobaczcie, tutaj żeby sprawdzić, to klikamy tutaj na taki stary kontroler. I laptop, pewnie też średnie. Tak. A tutaj mamy generator prądu, który był w Niagara Falls, czyli zainstalowany na wodospadzie na Niagara i zainstalowali go w 1896 i on przesyłał prąd do Buffalo w Nowym Jorku, New York State. A wiecie, co to jest tutaj? Doktora. Dentysta. To jest z gabinetu dentystycznego urządzenia, które było używane w 1951 roku. Nie lubisz dentysty? Oliwia mówi, ja boję się tych staw. Oliwia, boję się tych staw? Tu są ogromne lampy. A to jest chyba z latarni morskiej są te lampy. Ale to są z latarni morskiej, tak. To jest lighthouse. Lighthouse, tak. Patrz, jaka jest ogromna. O, można to włączyć, Alex. Maszyny do gry. W salonach gier takie były. Tutaj jakaś grająca szafa. To są chyba, o, stare telewizory, aparaty fotograficzne. A teraz wszyscy używają tylko telefony do robienia zdjęć. Macintosh Plus, proszę. Takie stare dyskietki. Maszyna do pisania. Commodore. Tu są telefony. Maszyna drukarska. To się pewnie dopiero psuło. Ile to miało elementów? A zobaczcie, tutaj mamy Crazy Kitchen. Co to jest, Oliwia? To jest mój ulubiony. Ja byłam tu z moją klasą na
na wycieczce chyba, z klasy. Tak, na drugiej klasie. W drugiej klasie. No chodźcie, zobaczymy co tu jest. Getting mixed messages. Wow. Mi już się w głowie kręci. Ja już nie wchodzę tam. Zobaczcie, to jest wszystko pod kątem i tutaj się dziwnie idzie w ogóle. Wow. To jest moja praca z powrotem. Ja nie idę. Ja jestem taka, ty jesteś, że się wywrócę tu. Mamy się w głowie. Mamy się w głowie kręci. To wszystko jest tak jakby nachylone i trzeba iść jakby się pod kątem szło. O, tata, ty wyglądasz tak dziwnie. Tata, no. Pokażesz? Tak. Dobra. Ok, to ta dzisiaj. Prosto. Wygląda... Nie, tata, twój kamera nie... Nie, jest, nie... Zobacz, jest jak cioci. Na dobry angle. Myśli. Ciężko tu iść w ogóle. Dobra, tata chce powąchać. Co to jest? To jest chleb, no tak. Bardzo ładnie to pachnie. To był ten? To był chleb. No to nie bardzo. Śmierć. To są jabłka popsute. Jabłka popsute. No to nie bardzo. Co to jest? Ryby, wnętrzności ryby takie. No. Super. The third one is disgusting. No zobaczcie tutaj. Tutaj jest, to jest rentgen. The x-ray to jest rentgen. Tutaj jest maszyna. O, ten rentgen jest z 1950 roku. Tu jest do ultrasound. Z 1987 roku. Tu jest tomograf komputerowy. Maszyna do tomografii komputerowej z 1977 roku. A tu jest rezonans magnetyczny. Maszyna z 2017 roku. Tak. Rezonans magnetyczny tu jest. O, a tutaj jest Alex. A moja ręka będzie tu widać? Moją rękę czy nie? Jak ja tu wsadzę rękę? Nie, tam jest druga. To tylko Alexa widać. O! Ale zobacz. A, bo to ci pokazuje też twoje żyły. Przejdź do tyłu raz, Olivia. Zobacz. Chciałbym, jak moja głowa jest jaka. I don't move up and down. A tu mięśnie widać. Chodź, Olivia, cię zmierzymy. Zobaczymy, jaka jesteś wysoka w porównaniu z białym niedźwiedziem. Ja jestem. No, idź. Zobaczcie, tu jest biały niedźwiedź, jaki on jest ogromny. A jacy my jesteśmy mali w porównaniu z białym niedźwiedziem. Ale stań z drugiej strony. Chyba by cię zjadł bez problemu taki niedźwiedź. O, tu jest model jakiegoś domu. Big problems for tiny houses. Chciałbyś mieszkać w takim domku? Jest mało, ale fajnie jest. No. Bardzo fajnie, jest jak dobry. Jest bardzo mały, co? Ja lubię to, jest jak fajnie, jak mały dom. A tu mieć cottage, to by było fajnie, co? Czyli taki domek letniskowy. Masz półki, masz lodówkę, no. Tak, tam na górę wchodzisz i masz łóżko. Czyli takie małe domki kosztują przeciętnie od 20 do 45 tysięcy dolarów. To nie jest tak. To zależy od jakości, rozmiaru i jakie mają w środku rzeczy. I cena jego może dojść aż do 90 tysięcy dolarów. A tutaj mamy rok po roku, 1945, takie krzesełko dla dzieci. Tutaj telewizor, 55 rok, 56 mamy taką, a to jest zmywarka. Zmywarka? No.
Tutaj mamy jakieś radio. A dokładnie na takim iMacu ja pracowałem, jak pracowałem w Chicago. Pracowałem w takim magazynie, który się nazywał... Serio? Tak. Dokładnie na identycznym. Tam było ich dużo takich iMaców. To było w redakcji i tam takich iMaców się używało. A tutaj taki plac zabaw dla dzieci. Indoor plac zabaw, tak? No już jesteśmy z powrotem w samochodzie. Mamy nadzieję, że Wam się podobało to muzeum. Było fajnie z jak, ja nie wiem jak. Space i komputery i stare komputery. Tak, było tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dzieci tu lubią przyjeżdżać i na pewno jeszcze... Przyjedziemy nie raz. Kiedyś tutaj przyjedziemy. W przyszłym roku. Za rok, czyli jutro. Ale w tej chwili potrzebujemy czego? Potrzebujemy kawy. Kawy i coś jedzenie. Zjeść, bo wszyscy są zmęczeni i głodni. I pada no, od rana. Cały czas niestety, pada i jest duża mgła, pogodać. Więc musimy ostrożnie jechać. Więc dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, w następnym odcinku. Prosimy o subskrypcję oczywiście, tak? Aha. Subskrób do nas. Tata. Dziękujemy Wam bardzo. Subskrób do nas. Tak jest. Pa, pa. Buziaki.